Cześć, pasiera gromadzeń. 9 czerwca. Dzisiaj przyszły mi trzy mateczki unasiennione. Miało być trochę więcej, ale dwie jeszcze przyjdą u mnie w piątek. Ale akurat tak się złożyło, że 9 dni temu robiłem odkłady ze starymi matkami. W jedynce, w trójce i tutaj w szóstce, a w szóstce tutaj zlikwidowałem matkę. Niestety nie czerwiła, coś było z nią nie tak, to jedna z najsłabszych rodzin. No i trzeba było po prostu skasować mateczkę. Jest dzisiaj ciepło, a w niedzielę czy w poniedziałek ma być u nas około 30 stopni, więc idą upały. Nie wiem, czy dzieci widać, tu pod słońce to słabo. Ogólnie akacja już kwitnie, nawet ta tutaj, piękne kwiaty, chociaż tu jest ich dosyć mało, ale tu jest dobra ziemia, tu jest mokro, a jak jest mokro, to niestety, ale nie wydaje tyle kwiatów, takie są moje spostrzeżenia. Gdyby było tu sucho bardziej, piaszczysta gleba, to pewnie lepiej by z tymi kwiatami było. No akacja kwitnie, więc mniej więcej od niedzieli. O, patrzcie, jakie ma czereśnie. Kurczę, jeszcze nawet nie próbowałem. No takie półczerwone. Trzeba będzie spróbować. No nie wiem, jak noszą, bo w sobotę skończyłem je dobranie. I jeszcze nie zaglądałem, no bo też nie ma sensu im przeszkadzać. Zajrzymy do tej jedynki, trójki, szóstki. Zobaczymy, czy coś tam nanosiły, czy jest nakrop, czy kapie. I też ciekawi mnie, jak matki nieunasiennione, które podałem w paru ulach i w ulikach weselnych. Więc na razie zaglądamy do jedynki, muszę tam pousuwać mateczniki ratunkowe i podać matkę. Dobra, ten górny korpus w ogóle pusty, lekki, nic tam nie nanosiły. Tutaj dałem węzę po bokach i ona nie jest odrobiona, no ale matki nie ma, to pszczoły niechętnie noszą. No tu ramka jest zalewana. Nie jest jeszcze pełna, ale coś tutaj nanosiły. Podejrzewam, że w tym ulu, z racji tego, że nie ma matki, pszczoły będą zalewać gniazdo. No, tu gdzie niegdzie zalewają. Gdzie się czerw wygryz. Tu zalana. Tu trochę też zalane. Tu była chyba węza albo świeżo odrobiona. Tu też chyba była węza, fajnie odrobione. Nie wygląda mi to, żeby było wirowane po rzepaku, raczej świeże. Sporo dałem węzy, bo ja tutaj pierwsze ramki z miodem zabierałem i nie miałem jeszcze do oddania żadnych. Teoretycznie mógłbym zabrać tu ze dwie z węzą, a przyłożyć susz z góry. Szybciej wtedy będą napełniać, nie trzeba będzie im odpracowywać. Tak zrobię. Dobra, patrzymy, tu jakiś wygryzający się czerw, jakieś miseczki, ale bez larw. No, widzicie, ostatni czerw kryty się wygryza. Odłożymy tą ramkę. O, tutaj są mateczniki ratunkowe. Ta jest pełna. Trzeba je pościnać. No, trochę ich narobiły. Tutaj żadnego. No i tak to muszę zrobić. Nie mogę przegapić żadnego matecznika, bo jak się przegapi, to matka nie zostanie przyjęta, będzie ścięta. No, raczej na pewno. Tutaj o, trochę zalały tą akacją.
takie rameczki z węzą, które podałem. Przełożę je zaraz do góry, a tu podam susz. Tak, troszkę pozalewane, ale dosyć płytko. O, ale co to tu spadło? Cielica. Muszę ściąchać takie ramki z pszczół. O, leje się. Fajnie kapie, to dobrze. Znak, że pszczółki noszą akacje. Zobaczymy za parę dni, co nanoszą. O, tutaj też są ratunkowe. Jeden. Tu jakaś miseczka. Tutaj jeszcze raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dużo było tutaj. Ramka pracy, ale na ramce pracy też mogły być larwy. Oprócz trutowych. Zwykłe i mogły pociągnąć. A jak, patrzcie. Tego ramkę pracy też zawsze trzeba. Tutaj pociągnęły ładny matecznik. Zobaczę jeszcze, czy tu coś. A, tu też nakrop. Te z nakropem idą do góry. Dobra, ja sobie to pozamieniam. I dam pauzę. Dobra, mateczka jest. Tutaj jest odbezpieczone zabezpieczenie. I mateczkę przy czerwiu daję. Najlepiej z tyłu, ale czerw akurat tu ułożyłem. Myślę, że nie będzie problemu z przyjęciem. Trzeba przycisnąć ramkami, żeby nie spadła klateczka na dół. Dobra, powinna się trzymać. Pierwszy zrobiony. Zabieram również pławiacza. Pyłku, żeby pszczoły sobie przez kilka dni polatały. Z akacji nie ma za dużo. Akacja nie jest zbyt pyłkodajna. No coś tam daje oczywiście, ale wolę, żeby więcej po prostu skupiły się na noszeniu nektaru, żeby się tak nie męczyły przy wchodzeniu. Dlatego zabieram wszystkie. Za jakiś czas jeszcze pomyślę, kiedy. Najszybciej w niedzielę, ale może nawet zostawię im do końca akacji puste tutaj, żeby sobie po prostu lepiej nosiły ten nektar. Dobra, teraz trójka. Robię to samo co w jedynce, czyli najpierw ścinam te mateczniki. No widzieliście, tam w jedynce było trochę nakropu. Kilka ramek z gniazda zalanych, tam ze trzy przeniosłem do góry, do miodni, że i podałem suszy i jedną chyba węzy. I tu podobnie zrobię, żeby jak one sobie matkę wypuszczą, żeby jak najszybciej czerwiła, żeby miała miejsce. I po kolei. Na szybko tylko pokażę, co zalewają. Tu na górze była nadstawka z połówkami. Tu jest 2,5 korpusu, tak jakby. Półtora miodnia, ale na górze w tej połówce nic nie było. Ale to normalne, one najpierw noszą to, co mają bliżej. Nie wiem, czy gdzieś widać. Jest tak troszeczkę nalane. Jeszcze jest miejsce. Dlatego nie zaczęły nosić do góry. O, ta jest fajna, pełna. Nie wiem, czy gdzie widać, jest ciężka. Tu fajnie nalały do takiego ciemniejszego suszu. Widzicie, one wolą troszkę ciemniejszy susz, nie taki całkiem nowy, jasny. O, pszczoła przycisła. Tu też częściowo zalane. Fajnie, coś już nazbierały. Tu wszystko, no jak robiłem miodobranie w tamtym tygodniu, w sobotę skończyłem, więc od niedzieli tu też zalane.
od niedzieli troszkę przyniosły. Jeszcze nie jest dużo, jeszcze pewnie jest rzadki ten nakrok. Ale ważne, że noszą. Jest ładna pogoda, akacja kwitnie, no i wychodzi na to, że nektaruje. No, nie są całe ramki, ale tutaj 60-70%. Myślę, że w niedzielę... O, ta jest pusta. Ta jest pusta. Czyli jeszcze na razie środek zalewają, a boki nie. No, tu troszeczkę waży, ale troszeczkę tylko zalało. Także fajnie jest. Będzie coś z tej akacji. Zobaczymy, jak dużo. Zapowiadają burze, upały. No, przyjdzie taka burza jakaś porywista, to może zlać tym zimnym deszczem gwałtownym. Może być grad, no i będzie po akacji. Także na razie jest ok, ale akacja jest dosyć kapryśna. To znaczy warunki do nektarowania ma fajne w tym roku, bardzo fajne. Dawno takich nie było u mnie. Ale mówię, no jeszcze może jest dosyć wrażliwa i też nie wiadomo, jak długo będzie nektarować. No, tutaj też mateczników ratunkowych, widzicie, porobiły. No jest bez matek, zabrałem matkę, to nie było innej opcji. Także ja usunę i zaraz podam tu matkę unasiennioną, ale najpierw muszę wszystkie rameczki, pszczoły strzepywać i usuwać. No i kolejna mateczka. Pamiętajcie, że jak dajecie klateczkę z matką, to miejsce, w które pszczoły mają się wgryźć ciastem, ma być z dołu. Tak jak w naturalnej pozycji pszczoły, właściwie matka pszczela wychodzi z matecznika od dołu, tak samo trzeba to zrobić. Dobra, klateczka jest umieszczona przy czerwiu i tyle. Zakładam kratę odgrodową. Oczywiście muszę nożyk zabrać i lecę do szóstki. Jeżeli chodzi o tą piątkę, tutaj, gdzie, Boże, jest klateczka. Wygryzły sobie matkę, ale jeszcze nie czerwi. Jej nie widziałem. Może jest na locie, może gdzieś przepadła i nie wróciła z lotu. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W piątek przyjdą te dwie pozostałe matki unasiennione i będę znowu sprawdzał tą piątkę. Jeżeli nie będzie dalej jajeczek, ani matki nie zobaczę, możliwe, że podam którąś z tych matek, co mi przyjdzie, bo no wiadomo, no mogła lecieć, mogła ją jaskółka zjeść, mogło się jakiś szerszeń dopaść i przepadła podczas unasienniania. No ale może jeszcze ten zacznie czerwić do piątku. Jeszcze dwa dni. Dobra, podałem te trzy matki. I tutaj w odkładzie, w ten sam dzień co uliki zasiedliłem ten odkład i tu matka jest, ale jeszcze nie ma jajeczek. Jest możliwe, że tam jeszcze też po prostu nie zaczęła czerwić. Albo gdzieś się schowała, jak zaglądałem, albo na locie jest. Więc pójdę teraz do ulików zobaczyć, czy tam gdzieś nie ma jajeczek. Patrzcie, co ja tu zrobiłem. Teraz mi się przypomniało, że miałem przynieść wędzę i tego nie zrobiłem. Patrzcie, dziką zabudowę tutaj pod folią trzeba wyciągnąć. Ajajaj, dobra, idę szybko po ramkę z suszem, bo chyba wędzy nie mam. Mam z suszem. Lecę szybko, bo zapomnę znowu. Dobra, przyniosłem taką trochę odbudowaną, trochę tu z góry, nie? Wędzę. O, taki pół susz bym powiedział. Dobra, muszę tam dziką zabudowę zerwać. Kurczę, tylko najgorzej, że nie wziąłem dymu i one będą tam łazić. Oj, no nic. Jakoś sobie trzeba poradzić. Nabiję to na nożyk. O, jest i matka, uciekaj. Dobra, matka zeszła. To można pszczoły szczepać z matką, nigdy tak
nie robimy, bo możemy ją uszkodzić. Zobaczcie, czy na tym plasterku są jakieś jajeczka. Nie. Nie, czyli tu matka przynajmniej na tym nie zaczerwiła. Widzę, mało mają ciasta. Trzeba będzie przynieść. Jeszcze troszkę jest. No, matka jest. Ma nawet znamie trutnia. Nie wiem, czy będzie mi się, czy mi się to uda nagrać. Tu jest matka. Ale... O, schowała się. O, widzicie? Z tyłu jest znamie trutnia. To znaczy, że była na locie godowym i po prostu prącie trutnia zostało. No, czyli powinna za parę dni zacząć czerwić. Może jeszcze idzie dolatywać. Matka kilka razy na lot godowy wyrusza. Ale fajnie, że widać, że już była na harcach. Tu jest wszystko ok. Będzie można troszeczkę dołożyć tylko tego ciacha. Dobra, ja zajrzę szybko do innych. Jak będą jajeczka, to nagram. Patrzcie, tutaj jest drugi z rzędu. Jest matka. Przyjrzyjcie się, już ma długi odwłok. Prawdopodobnie już jest unasieniona, pogrubiona. Aczkolwiek jajeczek jeszcze nie znalazłem. No, prawdopodobnie tutaj lada moment będzie składać jajka, bo już jest zdecydowanie gruba, już nie będzie raczej dolatywać, nasieniać się, no bo już po prostu jest podkarmiona do składania jaj. W kolejnym uliku, trzecim, tutaj jedną ramkę zebrałem. Patrzcie, pszczoły siedzą tu, prawdopodobnie rabusie. Nie przenoszą tutaj, nic nie ma, ani kropelki. Matki nie widać. Prawdopodobnie nie wróciła z lotu godowego. Te pszczoły się rozleciały po tych innych ulikach, bo jak matki nie ma, nie mają czerwiu, to one się rozlatują i po prostu se wracają teraz po ciasto, bo wiedzą, że tu jest, bo one se tu siedziały, dopóki matka nie przepadła. Więc no niestety 2-1 w jednym prawdopodobnie. No raczej na 100% już matki nie ma. Lecimy dalej. W trzecim uliku, czwartym, no trzeci był pust, jest matka, również ma pogrubiony odwłok. Też prawdopodobnie już zacznie lada dzień. Składać jajka, ale nie widzę jajeczek. Ale to nie szkodzi. Grubiutka. Jeszcze sprawdzę na drugiej ramce. O, ta ramka ciężka, tutaj trochę pokarmu donosiły. Po środku miejsce jej zrobiły do czerwienia, ale jeszcze czerwiu, jajeczek nie ma. Trzy do jednego. Czy jeszcze nie czerwią, więc tylko ja patrzę tam, gdzie w ogóle są matki, nie? I również jest mateczka, podgrubiony odwłok ma. Więc też myślę, że wszystko jest ok. Kolejny ulik. Jest kolejna matka, odwłoczek pogrubiony. Jajeczek nie widać. Wiecie, minął no trochę więcej niż tydzień.
matki przyszły do mnie we wtorek, tydzień temu, więc jeszcze jest czas. Ale chciałem poszukać z tego względu, że w jednym odkładzie, który robiłem, już nie ma czerwiu otwartego i gdybym widział, że tu jakaś matka czerwi, to bym po prostu zabrał ją i podał. Fajnie, że matki są. Ogólnie to w ulikach weselnych to ja mam około 50-60% unasienniania. Jeszcze sprawdzimy ostatni. Co do ostatniego ulika, to matki nie widzę, ale noszą pierzgę. Nawet zaczęły odbudowywać węzę, więc możliwe, że ona jest gdzieś teraz na locie. Jest trochę późno, ale... No nic. Pszczoły są, nie rozpierzchły się. Mam nadzieję, że wróci. No cóż, na razie jajeczek nie ma. Szkoda, bo bym zabrał taką matkę do tego odkładu. No nic, najwyżej w piątek, jak przyjdą mi matki unasienione, to podam tam lub po prostu podam mateczniki, bo mam ramkę hodowlaną. Ostatnio też pokazywałem. No ciekawe, czy matka tutaj jeszcze przyleci, czy jej już nie będzie. Ale to sobie sprawdzę za jakiś czas. W tej chwili nie ma to znaczenia. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dziś. Niech noszą tą akację. Pyłku i tak teraz byłoby niedużo, a zrobiłem im wolne przejście. Szybciej będą wchodzić i wychodzić. Cześć, trzymajcie się.